Widzowie, nie jest kolorowo. Oj, bardzo nie jest. Jak widzicie, pojawił się wiatrak w kadrze. Wcześniej go tu nie było, wcześniej był obok, ale teraz musiałem go ustawić tu, ponieważ potrzebuję go myć jeszcze bliżej niż normalnie, bo jest strasznie gorąco. Dajcie znać w komentarzu, czy u was również jest tak gorąco. U mnie jest 30 stopni w cieniu chyba, bo na słońcu to ja mam wrażenie, że jest 100. Ale to nieważne, ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze i w dzisiejszym odcinku najważniejsze jest, żeby sprawdzić, co tak naprawdę Bzyku planuje zrobić z Pennywise'em. Z tego powodu, że w poprzednim odcinku odkryliśmy, że on ma ewidentnie jakiś sojusz z Pennywise'em i że coś tam z nim robi, że coś dla niego przygotowuje, jakieś rzeczy mu przynosi. Mi się to totalnie nie podoba. Nie wiem, gdzie jest Dave dalej, nie wiem, jak mam z nim skontaktować się, nie wiem totalnie, gdzie on jest, szukam go, nic, totalnie zero wiadomości, nie wiem, gdzie jest Dave. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. A jeszcze powiem tak szczerze, że od 1 lipca zastanawiam się nad podwójnym daily, żeby były rano i wieczorem odcinki, czyli zrobić ponownie to, co było w grudniu, ale jeszcze nic nie mówię, to się zobaczy tak naprawdę za jakiś czas. Nie obiecuję, ale możecie zachęcić mi łapką w górę i jeżeli będzie dużo łapek w górę, no to koniecznie coś będę musiał takiego przekminić i na przykład całe wakacje podwójne daily, co wy na to? Byłoby chyba całkiem sympatycznie. A ja tymczasem nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Zaczynam tradycyjnie przed moją chatą, no bo przed moją chatą najlepiej rozpoczyna się odcinki Minecraftowe. Jak widzicie, mam przygotowane 3 podki na niewidzialność po to, żeby móc właśnie pośledzić Bzyka w Minecraft. I to jest cel dzisiejszego odcinka. Dzisiaj pójdziemy tam do niego, on prawdopodobnie gdzieś tam będzie koło swojej hawiry, więc my tam gdzieś pójdziemy, będziemy musieli go znaleźć szybko. Tylko ja jeszcze bym potrzebował wiadro z mlekiem. Tu mamy jeszcze jedno wiadro, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda, a zawsze jak ma się podki na niewidzialność, lepiej mieć to wiadro z mlekiem, więc ja szybko sobie tutaj skoczę do moich krów. Ogarnę sobie właśnie to mleczko, żeby móc w każdej chwili stać się widzialnym i już jesteśmy przygotowani na wszystko, co nam trzeba. Akurat mleka nie będzie trzeba na szybko wypijać, więc nie muszę go mieć na ekwipunku. No i mam też miecz w ogóle od Dave'a, muszę mu go oddać, no ale nieważne. Lecimy w takim razie w stronę Bzyka, ponieważ tam ja go gdzieś widziałem dzisiaj właśnie koło tego domku jego, więc możliwe... Ooo, jest koło więzienia, widzowie, jest koło... Ej, poszedł do więzienia, czekajcie, ja sobie wypiję potę już teraz, bo mam 3 poty, a lepiej wypić teraz niż nie wypijać. I ja sobie tutaj podejdę koło niego, tutaj gdzieś... Ej, o co chodzi z tym więzieniem? Więzienie zamknięte do odwołania. On to teraz napisał? Co jest grane? Ej, o co chodzi? Dobra, nie wiem, nieważne. W każdym razie idę za nim, ponieważ on ukrywa ewidentnie coś tutaj na Palionowie. Ciągle pracuje dla Pennywise'a, ciągle ogarnia jakieś rzeczy dla niego i musimy ogarnąć, co on takiego planuje. Ma ze sobą, co ma teraz? Diamenty miał w ręce. To teraz jest kolejna nagroda, którą chce, znaczy nagroda, kolejny dar, który chce podarować Pennywise'owi. Jeżeli tak, nie ręczę za siebie, to będzie naprawdę tragedia. To będzie tragedia, jeżeli on będzie mu diamenty oddawał, bo to już znaczy, że on się sprzedał. To znaczy, że on się już mu sprzedał i że to już... Okej, rozgląda się, czy ktoś go śledzi. Na całe szczęście dobrze, że wypiłem tą potę na niewidzialność. Nie będę musiał się tak tym przejmować, że jestem blisko niego. Ale dobra, idziemy za nim. Idzie sobie tutaj koło tego kanionu. Czy on będzie chciał wejść do tych kanałów? Mam nadzieję, że nie, ponieważ ja się boję do tych kanałów wchodzić bardzo. O nie, on wchodzi do tego domku. O nie, to on teraz tutaj będzie chciał wejść. O kurde, otworzyłem drzwi. Nie usłyszał? Usłyszał chyba. O nie. No, jest tu kto! O, kto tu jest? Pokaż się, ty złodzieju jeden. Dobra, chyba nie ma. Co jest grane? On się spodziewa, że ktoś go śledzi. On się spodziewa tego ewidentnie. Dobra, wchodzimy do domku za nim. Są otwarte drzwi, nie zamknął ich na całe szczęście. Przypomniał sobie, żeby je zamknąć, zdążyłem wejść. Dobra, uff, na całe szczęście. Dobra, schodzimy na dół. Tutaj była ta baza Pennywise'a i ja podejrzewam, że on do niej właśnie chce się dostać jakoś. Pytanie, czy mu się to faktycznie uda. Ja muszę tutaj tak stanąć. O, udało mi się skorzystać na tym, że on to otworzył. Świetnie, i teraz tak, możemy tutaj przejść, zobaczyć, co on tutaj planuje. On patrzy na tą mapę. Ej, zabrał mapę. Ej, za tym jest przejście jakieś. I co za tym jest? Czekajcie, musimy się tu... Ej, tu nic nie ma. Ej, co jest? Ja myślę, że za tym coś będzie. Dobra, on zabrał te mapy i teraz co on robi? Tam na tej mapie... Nie, spalił tę mapę, a właśnie miałem powiedzieć, że na tej mapie było tam takie... Pamiętacie, tutaj w tym miejscu było takie szare kółko. Ja nie mogę. I on teraz to spalił. Ja teraz tam nie mogę się... Jak tam się dostać teraz? To teraz będę musiał pamięciowo się tam dostać. Ponieważ właśnie miałem też to sprawdzać. Teraz mi się przypomniało, że tam było takie kółko i miałem to sprawdzić później na jakimś odcinku. A zapomniałem o tym totalnie. A tam coś może się kryć naprawdę dziwnego, więc to będziemy musieli sprawdzić. Ale dobra, on krąży teraz po Palionowie i sobie tutaj zwiedza Hawiry i ewidentnie coś planuje. Pewnie kazał mu ten Pennywise spalić tę mapę, ponieważ prawdopodobnie dowiedział się, że ja dowiedziałem się o tym właśnie kółku dziwnym. Tam jakieś takie szare kółko było. Jestem ciekaw, co to jest, ponieważ to wyglądało totalnie podejrzanie. On tu wchodzi do tych krów i teraz co? Będzie rozmnażał krowy? To jest naprawdę, to jest to, o co chodziło Pennywise'owi, żeby on rozmnażał krowy. Naprawdę to jest jego cel. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, widzowie, ale jako, że jest bardzo ciepło... O kurczę, muszę się lekko przesunąć, ja sobie szybko łyknę wody, bo zasycha w gardle. Dobra, widzowie, woda to ratuje życie naprawdę w takich ciepłych dniach, ale dobra, idziemy za nim. On wziął 2 krowy. Czy on znowu kolejne 2 krowy będzie mu chciał oddać? Ej, 1 krowę stracił po drodze. Ej, to pewnie to jest tak, dlatego on pewnie jedną... O nie, wrócił się po nią, wrócił się. I... O nie, bo ja zabrałem tą smycz, on nie ma tej smyczy. O nie, to nie weźmie tej drugiej. Będzie ją popychał, naprawdę? No nie, dobra, czyli bierze 1, okej. A miał pewnie zabrać 2, ja wiecie co zrobię, ja tutaj... Albo nie, nie oddaję mu tej smyczy. Nie zasłużył na to, żeby oddawać mu tą smycz. Ja nie będę mu pomagał w tym, żeby temu Pennywise'owi pomagać, jakieś krowy oddawać, jakieś w ogóle nagrody mu dawać i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. Ja nie przełożę do tego ręki, tylko gdzie on niesie tą krowę? Ej, to jest... A! Ej, bo on idzie w stronę tamtego jakby domu, tego Pennywise'a. Ej, czy on teraz idzie zanieść krowę do tego domu? Zaniósł ją raz do kanałów, teraz drugi raz idzie zanieść ją do tego domu od Pennywise. Ej, dobra, to bardzo źle się zapowiada, widzowie, to bardzo źle się zapowiada. No ale dobra, no trudno, musimy to zobaczyć, co on tam tak naprawdę planuje i co on chce tutaj zrobić, bo to ewidentnie jest podejrzane. Ile ja mam jeszcze? 3 minuty ponad mam tej potki, więc na spokojnie możemy jeszcze sobie tutaj kroczyć, ale ja za każdym razem wolę sobie chodzić tutaj tak bardziej krzakami, w razie czego łatwiej się ukryć, więc lepiej tutaj się tak bokiem trzymać go. Ale dobra, ciągle widzę, że on chodzi z tą krową i idzie ewidentnie. To jest tam, on chyba tam nie umie trafić. To jest cały właśnie bzyku, kurczę. Ale skąd on wie w ogóle o tamtym... Ja mu nie mówiłem chyba o tamtym domku. Ej, to skąd on wie, że on tutaj jest? Ej, to jest podejrzane, widzowie, to jest bardzo Odstawił krowę tutaj, okej. Wiecie co? Ja zrobię taką akcję. Uratuję tą krowę. Krowo, uciekaj. Uciekaj, jesteś wolna. Dobra, idziemy za nim na górę. Zobaczyć co on tu planuje. On chyba wyszedł na górę zobaczyć, gdzie jest... O, widzi tutaj stąd idealnie tą willę. No, oni... Dobra, bo się z nim zetknąłem prawie. Prawie żeśmy sobie buziaka dali. O nie, czy on wraca się po krowę właśnie? On tylko tutaj wyszedł, żeby zobaczyć, gdzie to jest i żeby tą krowę tam zaprowadzić. O nie! To on zauważył teraz, że ta lina jest odczepiona. No nie, on może podejrzewać, że ja za nim chodzę. On może ej, krowo, co ty zrobiłaś? Gdzie jest twoja smycz? Co? Ja ci dam tutaj. O ty, a masz ty, krowo jedna. Nie zasługujesz tutaj na to. A! Zabił krowę, Tyle czasu ją tu niósł i zabił ją. No nie, co to ma być? Dobra, i co? I on teraz będzie bez tej krowy iść tam? Idzie tam do tego domu? Czekajcie, tu jest, okej, widzę go. Teraz tak, jak ja muszę się tu przedostać? O, tu... Dobrze, że na linę spadłem. Dobra, bo już myślałem, że obrażenia dostanę. Już nie miałem jak się uratować. Ale dobra, idziemy za nim. On dochodzi już właśnie do tego domku w tym momencie. Więc on ewidentnie chciał się tutaj dostać. Tylko pytanie, po co? Po co chciał się tu dostać i jakie on ma plany? Dobra, tu widzę, że mapę ma. Ej, czy on na tej... On zabrał te mapy stamtąd, żeby znaleźć ten dom po prostu. Ale skąd on wiedział, że tam są te mapy? Skąd on o tym wszystkim wie? Ej, to jest podejrzane. Czy Pennywise mu powiedział o tym? Dobra, halo? Dzień dobry, panie Pennywise, jest tu kto? Halo? Dobra, on przychodzi i gada do tego Pennywise'a. Nie musimy się... Nie zamknął drzwi, dobra. Jesteśmy w środku. O, teraz zamknął. Oj, nie mogę, ja tak na styk wszystko robię. Dobra, wchodzimy tu za nim. Co on tutaj planuje? Co on planuje tu zrobić? Staje tam przy tym czymś. Nie wiem totalnie o co chodzi. Panie Pennywise, halo! Dzień dobry, jest tu kto? Zanim tak nie ma się pota. Ja muszę wypić potę nową. Dobra, stajemy w tym miejscu. I pijemy. Dobra, halo, jest tu ktoś? Halo, coś słyszałem. Dzień dobry, zaraz. Halo, jest tu ktoś, panie Pennywise? Ktokolwiek? Tu nikogo nie ma. Dobra, mam nadzieję, że uzna, że mu się to przesłyszało, ale dobra. On tu pewnie gdzieś zaraz będzie szukał jakiegoś... Nie wiem czego on tu będzie szukał. Czy on tu będzie się chciał osiedlić? To by było strasznie dziwne, jakby tu chciał. Czy... To jest to miejsce, dobra, już wiem, dobra, okej. Okay. Co jest? Widzowie! Nie, jak on to napisze... Nie! Nie! To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Czy on właśnie w tym momencie zamieszkał w domu Pennywise'a? Ej, jak... Jeżeli on tutaj zamieszkał, jeżeli to jest jego nowy dom... Nie, widzowie, to się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. On faktycznie ma sojusz z Pennywise'em. On faktycznie ma tutaj z nim jakieś układy, które mi się totalnie nie podobają. Nie, to tak być nie może. Tak... To jest w ogóle jeszcze jedno piętro do góry? Kurczę, tego nie widziałem. Co tu jest na górze? Nie wiem, nic takiego chyba. Ale dobra, czekajcie, ja chcę sprawdzić ten jego pokój, co tam jest. Niech on sobie gdzieś pójdzie. Zamknął drzwi niestety. Ale dobra, chyba poszedł na górę, wchodzimy do środka. I teraz tak, co on tu ma? W skrzynce diament sobie odstawił do skrzynki. Co za chłop w ogóle? O! Kto tu jest? Zaraz, panie Pennywise, dzień dobry. Nie, to jakiś intruz chyba. Uciekamy. A, pokaż się! Uciekamy, złodzieju jeden! Ja już tu nie chcę być, uciekamy stąd, bo on odkrył, że tutaj jestem, To nam wystarczy, już sprawdziliśmy, o co chodzi. Sprawdziliśmy, że on faktycznie współpracuje z Pennywise'em, bo właśnie w tym momencie zamieszkał w jego domu. I to nie zapowiada się dobrze, to zapowiada się wręcz bardzo, bardzo źle. Jeżeli on już zamieszkał z takim kimś, z klaunem, takim strasznym klaunem zamieszkał, to oznacza, że idziemy w bardzo złym kierunku tutaj na serwerze i musimy tego powstrzymać. Tylko najgorsze jest to, że jestem sam na niego i Pennywise'a, ponieważ Dave, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest Dave. Nie mam pojęcia, widzowie. I to jest w tym wszystkim najgorsze. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.